Marcin, otrzymałeś dzisiaj wyjątkową statuetkę. Właściwie można powiedzieć, że twój biznes otrzymał. Ogromne gratulacje. Jak się czujesz, gdy jesteś w taki sposób doceniany? Dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że ja czuję się tylko jako reprezentant, bo to właściwie cała nasza firma dostała, czyli to jest właśnie zespół wspaniałych ludzi, którzy na co dzień ciężką pracą właśnie przyczyniają się do tego, żeby nasza skromna firma mogła się rozwijać. Czy szkoły tańca, prowadzenie szkół tańca to jest w dzisiejszych czasach ciężki biznes, czy jednak ta miłość do tańca wśród ludzi wciąż jest ogromna? Wydaje mi się, że potrzeba tańca, która właśnie jakby została bardziej tak rozwinięta przez te programy telewizyjne, cały czas istnieje. Wiadomo, że bardzo odczuliśmy taki boom po pandemii, tak? Kiedy ludzie byli zamknięci, właśnie jakby nie mogli wychodzić i później nagle jakby to się wszystko otwierało, to wtedy jakby no naprawdę bardzo dużo ludzi chciało korzystać z naszych usług, ale teraz to się utrzymuje na takim jakby stabilnym poziomie. No my cały czas się rozwijamy i w sumie my jesteśmy zadowoleni. Marcin, czy ty jesteś teraz w takim punkcie życia, że jesteś szczęśliwy? Często dostaję to pytanie. Wiesz co, na pewno dążę do szczęścia i chyba też powiedziałem w pewnym wywiadzie, że wydaje mi się, że to jakby szczęście to nie jest jakby zero-jedynkowy stan, tylko to jest jakby proces, który po prostu jakby odpowiednimi decyzjami budujemy je. I ja mam takie poczucie, że buduję je i na pewno jestem na tej drodze do bycia szczęśliwym. Jakoś górnolotnie to zabrzmiało.